Dziś kończymy nasze wito. Mam nadzieję, że się w końcu uda. Słuchajcie, zaraz wam pokażę, co i jak jest, ale najpierw idziemy zobaczyć. O, trzeba uważać. Kanał mam, zobaczcie. Ha, ha, ha. Już była skrzynia wymieniana. Idziemy zobaczyć, co ta moja małżonka robi. O, zobaczcie, jeszcze przy okazji mamy tutaj nowe foyer. Jakby ktoś nie wiedział, foyer, naprawdę foyer. Tu jest nawet napisane, o. Foyer. Jaka żona, takie foyer. Foyer. Cześć, żona. Cześć. Żona, co robisz? Pochwal się. Co ja robię? Nie wiem, co on wam tam nagadał, ale kończymy... Szczerą prawdę, tylko szczerą prawdę. Szczerą prawdę. Kończymy wito. Zostały mi jeszcze dwie zasłonki, które muszę przeszyć i wypracować. I to będzie na tyle. O, pokaż, co szyjesz. Szyjesz, o. Szyję. Uwaga. Szyję jak szyję. Mamo, to nie jest fake. Ale musimy jej to pokazać, bo ona jej w życiu nie uwierzy. Pewnie, że nie. Szczególnie jak, że bez nici szyjesz, to najważniejsze. Nie, mam nić. Masz nić. O, tu jej dynda, ale to tak ma być. No co ty robisz? Nic. Wszystko jest okej. Okay. Sorry. Tu masz poplątane, cię zaraz zerwie. Czekajcie, bo uwaga, będzie mina. Tak jest, jak mąż chce pomóc żonie, może, ale nie może jej uwagi zwrócić. Pamiętajcie, to jest bardzo istotna sprawa. Bo to milczenie, co u niej było, to takie, co ty robisz, takie chwila milczenia. Słuchajcie, to ja już pójdę. Bo za szybko wszedłeś. Dobra, to ja już pójdę, bo tam, słuchajcie, tam zaraz posypią się wiązanki jakieś w moim kierunku. Także tak, dobra, ja słuchajcie. Wito, co mamy w Wito? Praktycznie wszystko mamy w Wito. O, trochę posprzątać syf, nowe te pisie mamy. Czyli to cały przód, wszystko w Wito. Zobaczcie, to tutaj nawet zrobiłem, bo tam jest taka stara guma była. Także to tutaj wszystko jest nowe robione, to dorabiałem na maszynach wszystko, dywaniki są. Tam jeszcze takie, mówię, kosmetyki, ale to dzisiaj robimy. Mamy tak samo pokrowce na nasze siedzenia nowe, trzeba je pozakładać. Jak się uda jeszcze, to dzisiaj materacę dotkniemy. O. I to robimy. Masia właśnie robi te zasłonki, także jedziemy dalej z koksem. Naklejeczki mamy takie fajne, zobaczcie. To wszystko było u nas na raserze robione. O, nawet logo jest wyklejone. O, to wszystko był mój patent, ja to wszystko sam wycinałem. Mam nadzieję, że się wam podoba. Adwenturę tu jest napisane. Nie wiem, co to znaczy, jak wiecie, piszcie mi w komentarzach, ale wszyscy tak piszą, to też tak napisałem. O, także dzisiaj ja będę, Basia robi firanki, ja postaram się tutaj to coś włożyć, bo słuchajcie, nie będę wymieniał całych pokrowców, bo to jest bez sensu. Tu jest, zobaczcie, tu jest taki metal, który targa siedzenia. Podłożę tu trochę gąbki, żeby więcej tego nie targał, i założę pokrowiec. No to jest taki straszne dziadostwo tu jest, no ale co mam z tym zrobić, taka konstrukcja niestety tego jest. O, co tu jeszcze mamy? O, Basia kwiatuszka włożyła, mamy uchwyt na telefon, webasta, wszystko już są porobione, także wszystko już mamy. Nawet opony nówki są robione, założone, dekielki Basia malowała, nie wiem, czy widzieliście ostatnio, czy nie, poliuretanem, jak nie, to tam gdzieś na jest, także bieram się. I to jeszcze jest wygrawerowane. Te dwa motywy tutaj, i to wam teraz pokażę. Tak to jest właśnie zrobione. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj mamy nowy materac, będziemy go cieli i tak dalej. Tam jeszcze koce, poduszki. Kurde, od groma tego jest. Dobra. Bierzemy się. Zaraz palce utnie. Tak, to już jest jedno. A to była moja wina. Ale tak, to jest jego wina, bo zostawił wiertło w wiertarce. I tam wiertarka wisi na ścianie, przechodziła i się ten... No, i wyładowała złość na mnie. Także na pewno coś utnę, ale... Co? A piosenkę ci napisałem, zobacz, pod temat nerwów twoich. O Boż, może lepiej nie. Żono moja, serce moje, ty mnie wkurwiasz za nas dwoje.
Dobre. A jaka melodyjna. Worki jakieś. A jak zaśpiewane. Tak. Oparcia robi. Będzie na co no będzie? I słuchaj, no, kurczę, na cokolwiek. Na. A te bimbole takie, czekaj. Klamerki. Co ja bym myślała. Mamy takie bimbole tu. Tutaj. Gdzieś one były gdzieś. Tu były gdzieś te bimbole. Gdzieś to? Tam... No. A, no to miało być tu wisieć. Tu. To. Ach, to mieliśmy tu. Tak, tylko pokaż. Nie wiem jak to zawiesić, ale chyba na. Gwoździe trzeba przybić. Znając mojego męża, on wszystko na gwoździe. Gwóźdź ratuje sytuację. I coś i drutem, takiego. I drutem. O, drut tu, i gwoździe. A tu ci sznurek wylata. Tu za długi jest jeden. A tak by to można zawiązać. Kurde, taki bajer. Jakie amelinium. Także widzicie, tak to będzie mniej więcej wyglądało. Jeszcze trzeba tam po... No wiadomo, taka, doprawić, dorobić. Salonka. O, jak ten. Podobne mają w tych... W takiej firmie specjalnej też, takie, z takimi firankami. W tym, jak się... W zakładzie pogrzebowym. Tak, to będzie coś takiego. Zobacz, tutaj mamy jeszcze poduszki. Tak, tam będą dzieci spały. Dziecko to się położy i jak będzie nerwować, to się go zamknie, to i wszystko. Dokładnie, i z głowy problem. Tak jest. Tylko dziecku nie mamy. Kota tam będziemy zamykać. Kota, tak, no. Pis się tam położy, kurde, wszystko. I będziemy teraz ten... Docinać materac. Materac, kurde, mam patent fajny na docięcie materaca, tylko jest jeden problem. Czekaj, bo to mam mikrofon ten. Halo, halo, raz, słychać. Mam problem, muszę przestawić pół warsztatu. Ale to idę zrobić, a ty sobie tutaj lub. Co będziesz teraz wieszać? To. To. Wiesz co, na śrubki, haczyki jakieś, nieważne, to żeby tylko sobie pisało. Na kostki takie malutkie. A mi się też przed filankami to. No właśnie nie wiem gdzie. A przed filankami nie, bo to jest metal. No nie, nie to będę. Do deski bym to przykręcił po prostu tutaj, to wszystko nie przed będę filankami. Wiercić. Przed filankami, to, przed tutaj, zasłonić. A to białe, to co też, co to jest to białe, co zrobiłeś? Białe to jest kleina od mebli, ale przynajmniej zatyka się tutaj, nic nie widać. Co, bardzo ładnie, co chcesz. Wszystko jest okej, okay. Tak ma być. Dobra. Nie skomentuję tego. Nie okay. Komentuj, bo ci zaśpiewam. Dobra, na razie. Matka, gotuj ziemniaki, dziecko mięso przyniosło. No właśnie widzę, no. Surówkę do tego, taka mysia, taka pyci. O. Taki obiadek. No brawo. Tak. Bandytę głaszczę, zobacz, bandytę. Powiem wam, szkoda mi tych zwierzaczków, no ale na co mam go? Nakrzyczeć? Lucjan, co zrobiłeś? Miał. A jest teraz dumny, nie widzisz? Luzek, brawo. Idziemy ciąć. Przygotowałem sobie troszkę tak piłę, tutaj na środek ją wyciągnąłem, bo taką piłą, wiecie co, najlepiej się po prostu tnie gąbkę. I już wam pokażę, jak to zrobię. Ja już sobie tutaj ciąłem, żeby zobaczyć. Zobaczcie, nóż zostawia takie ślady. Obetnijmy sobie to trochę. O. O. Sorry, ale mam tylko jedną rękę. Idziemy na piłę. I zobaczcie, jak to fajnie, bo to zobaczcie, no nóż robi takie dziadostwo, na takiej szczelbi. Piła wyłączona, kurde. Możliwość posprzątania w warsztacie, bo ta piła tu chyba z 5 lat stała. Mały ten warsztat, trzeba pomyśleć o zmianie. Nie idzie, chcesz coś zrobić, trzeba przestawiać, wszystko spach. Pa co jest. Zobaczcie. Perfekt. Fabryka. Panie, fabryka. No ładnie. Tak, także wysunąłem piłę i tutaj teraz włożymy nasz dwumetrowy materac i go po długości przetniemy, tylko sobie zaznaczymy. Bardzo łatwo to pójdzie. Tak to sobie wymarzyłeś, tak? Tak to sobie wymarzyłem. Dobra. No i prawie nasza titinka skończona. Wiecie co, odkryłem jeszcze tutaj, nie wiem od czego, takie brązowe plamki, niedomalowane jakieś.
Także idziemy sobie teraz, rozrobimy poliuretanu troszeczkę i tutaj poprawimy, żeby to perfekcyjnie było, ale zobaczcie, jak to już wygląda. A propos, to jutro jedziemy w plener, aby wszystko nagrać. Materacy już są dorobione, doszyte, to jest folia na nich. One są bielusieńkie, nie? Kocyk, tu będzie jeszcze jeden kocyk. Jak to wygląda, ale amelinium. Koberki sobie użyjemy do tego. A koberki, kubeczek. Dosłownie troszkę, a jeżeli zrobię troszkę więcej, też nie zaszkodzi, bo sobie wtedy wezmę, a czekajcie, nie koberki, ten zderzak nie był, bo kobra jest błyszcząca, wiecie, ja nie wezmę kobry, tylko wezmę sobie, tu mam kobrę, o, trotona, tu schował się trotonik, tak, on ma świetny odcień, naprawdę super odcień. Jest taki lekko matowy, nie jest taki błyszczący. Ile tego? Bardzo dokładnie to mierzymy na oko. Poleci? O. Starczy nam tylko. Dosłownie tam tylko dwa pyknięcia pędzlem. Do tego utwardzacza. Ile? Bardzo dokładnie na oko. Pędzel, najlepiej taki okrągły. Ale najpierw takie mieszadło. Zobaczcie, ile razy już mieszyłem, ileś tego. Ile się tego tutaj nazbierało. I idziemy. Zobaczcie, jak mam niedomalowany, tak jak tutaj, mam nadzieję, że to będzie widać. Ja sobie robię tak, troszeczkę na pędzel i nie malujemy tego, tylko takie... I wtedy taka strukturka fajna wychodzi, że nie będzie nic widać, dosłownie. Tu, gdzie niedomalowane, troszkę więcej, a tutaj leciutko, żeby takie przejście było. Tak prawie suchym. I tutaj grubiej. Już nie widać. Nówka. Tu sobie mówię, wyschnie. Przykurzy się trochę i będzie nóweczka. I z tej strony też mam leciutko takie. Tutaj, o, widzicie? Nie wiem, od czego to się robi, czy było niedomalowane w środku i taka reakcja jest, nie mam pojęcia. To, co to jest? A nie, to jakiś wosk. No i wszystko. No i pięknie. A co nam zostało? To wejdziemy zaraz pod Land Rovera i tam jakieś mazidło zużyjemy. Nie będziemy tego wyrzucać. No absolutnie nie. Oj, nie, nie, tu się wywróci. Idziemy na dół, do kanału. I już jesteśmy w kanale. Zobaczcie, to jest nieskończone. Kurde, trzeba tu betony będzie wylewać. Jeszcze bym chciał przed zimą to zrobić. Ale można zrobić kanał z płotu starego. A teraz Land Rover jak wygląda. O, tutaj sobie zaraz odrdzewiaczem zrobimy. Taką ten, żeby to zniwelować i ten kawałeczek tutaj tym poliuretanem, co mi zostało, weźmiemy sobie to, zrobimy. Ja już to skrobałem, teraz tylko wystarczy to, mówię, tym odrdzewiaczem i zrobimy. Zobaczcie, nowe poduchy, nowe amorki, krok po kroku wszystko robimy. Nowe rury wydechowe, hamulec ręczny muszę rozbierać, coś tam stuka, puka w tym Land Roverze, no wszystko po kolei. No słuchajcie, ja go robię, jak mam tylko czas, no. Ale ten kanał mi tak był potrzebny. No bo mówię, tam mam jeszcze na hali, mówię, tam dwa podnośniki. No ale kurde, też w świecie trzeba pracować, nie? Także nie zawsze da się
użyć. O, zobaczcie, ta śruba tutaj za daleko dochodzi. Tu jest 2 mm luzu tylko. Trzeba będzie ją obciąć albo krótszą założyć. Tak nie może być. Będzie stukać, obcierać. To tak nie może być. O, tu jest dobra, widzicie? Tu jest krótsza. I taka ma być. Tutaj fajnie sobie wchodzi. Nawet jest troszkę, nie, jeszcze jest niedokręcona. Także trzeba dokręcić bardziej. A ta jest za długa. Także będzie zmiana śruby. I tak dalej, i tak dalej. No pełno kosmetyki. Dobra. Tu sobie to odrdzewiaczem wezmę, albo to zobaczę, co mi da. Pokażę wam przy okazji, co ja robię, jak to wygląda i zaraz jedziemy dalej. Hammerite to jest rossum wandla, czyli konwerter rdzy. Bardzo dobra rzecz. Słuchajcie, w sklepie budowlanym w Bauhausie, niemiecki nie w Polsce, bo nie ma Bauhausa, ale bardzo dobra, pewnie w innych sklepach to jest. Polecam naprawdę, ponieważ bardzo szybko, jak się tego użyje, można, kurde, to od razu malować praktycznie. Wiecie, ile? 15 minut. Czekaj. Nie. 15 minut się robi i tak dalej, a po 3 godzinach można już malować. Także super, to jest nic, co to jest 3 godziny. Tutaj kończę malować, gdzieś tam coś robię, przyjdę zaraz i mogę sobie już pomalować poliuretanem. Troszkę pamiętajcie, do osobnego kubka się to nalewa. Nie można pędzla w to mieszać i robić, bo to już reakcja by była. No i zobaczcie, jak prosto. Takie mleczko białe. To było już czyszczone z grubsza. I to się, jak jest rdza, jak jest reakcja, takie fioletowe się to wtedy robi. O, malutku, na spokojnie. No i ja sobie to tak pomaluję. I właśnie dzięki temu zużyję resztkę mojego poliuretanu, żeby go nie wyrzucać. Zobaczę, jeszcze parę miejsc znajdę, ale my wracamy do naszego Vito. Stoi baba tam i szkrobie, szkrobie, szkrobie. Stoi i szkrobie. Ładnie to wygląda. Widzicie? Mówiłem, będzie dzisiaj skończony. Tak, jakieś kosmetyczne naprawdę rzeczy jeszcze. O, tu się chyba od szlifierki przedarło, czy coś. Albo od pasy, to jest, trzeba to wszystko zrobić, żeby ładnie było. Chyba nawet woda leci już. Boż. Wszystko mamy. Co tam szkrobiesz? Szybkę sobie skrobiesz? A dlaczego musisz skrobać? No nie wiem, bo ją ktoś pomalował tak. Majster tak malował. Gdzie można, bo wszystko malowałem, wszystko. Te opony, koła, wszystko. Tak. Ale rozpuszczalniki. Moje urządzenie. Masz mikrofon? Tak? Masz nie mam. Nie masz mikrofonu, to musisz krzyczeć. O, tu masz. Będziemy jeden używać. No i zabrałem, ja jej oddałem, żeby powiedziała coś do mikrofona, to mi zrobiłam. Sorry, nie byłam przygotowana. No. Albo ona tak specjalnie zrobiła, żebym się tak musiał przychylać. Aha. Jak wam się podoba? O, właśnie. Jak wam się podoba, pisz to w komentarzach. Tutaj jeszcze dzisiaj kupiłem nowy kocyk, bo to jest folia, nie? Na nowym tym materacu położymy nowy kocyk. Kocyk jest tu na razie schowany. Grzecznie. O. A nie pokazywaliśmy im lodówkę? Bo tutaj to pokazywaliśmy im. A ja nie wiem, co pokazywałeś. To jest piec z grillem. Jeszcze jest troszkę ukurzony, ale nówka, nieużywany. Chcesz gadać, to sobie mikrofon przynieś. Okej. Lodówkę wam chcę pokazać, bo chyba pokazywałem, czy nie, nie wiem. Lodówka jest tam, jest przypięta. Tak, tylko żeby się pan na przeglądzie nie denerwował. Mało miejsca, ale co pan zrobisz, jak pan nic nie zrobisz. Odwrotnie złożona w ogóle, a propos. Na pewno złożona. Z zamrażarką. Jeszcze można sobie tutaj komórkę naładować, bo ona ma jeszcze tą baterię w środku. Proszę bardzo, wszystko jeszcze nieużywane, nóweczka i to jest, mówię, z funkcją zamrażarki. Także ona sobie... A, jedną ręką nie będę wkładał, bo zniszczę. Także mamy wszystko ładnie.
Ta, frędzle muszą być. Zadowolona? Zadowolona. No tak. To co? To w trasę. Jedziemy. Jutro jedziemy w trasę na Rokokoko. Damy jakiś film na wideo. Jakiś taki malutki wyjazd robimy, żeby tylko ponagrywać fajne wideo. Ale patrzcie. Tutaj mamy jeszcze wtyczki dodatkowe założone, żeby ktoś sobie mógł, może sobie dwa USB podłączyć, komórki naładować, czy tam coś innego podłączyć, lampeczki, żeby książkę poczytać. Jedną, drugą. Jak tu będzie się leżało. I żeby można ją sobie odciągnąć tutaj, o, jak tu będzie łóżko rozłożone, to będzie można sobie książkę poczytać. Łóżko jak będzie rozłożone, to nie ma sensu teraz wyciągać, nie? Jutro pokażemy. Jutro pokażemy. A to jest 2 sekundy, żeby to rozłożyć. To się po prostu tutaj wysuwa, materac, klap, klap i wszystko. Jak w domu. Tak jest. A wiesz co, czekaj, zrobimy to, sekundę. W butach? Se posprzątałam, to se pobrudzę. W butach. Rozkładanie dla idiotów. Każdy głupek da radę, dosłownie. Dzięki. Każda, a co będzie, jak mi nie wyjdzie? Każda blondynka da radę. Zobaczcie, cak, cak. To gotowe. Tutaj nakładamy kocyk. No. Czy co wy tam macie? Tutaj macie. A wiecie, jak wygodnie? Półeczkę można sobie coś tam postawić jeszcze dodatkowo. No, kawę najlepiej. Najlepiej kawę. Także tak to będzie wyglądać. To jest. Na długość też jest odpowiednio. Tak, 2 metry. Ja chciałem, żeby było 2 metry, żeby każdy mógł się spokojnie tym wyspać. A jeżeli będzie ktoś miał więcej niż 2 metry, to nogi może tam włożyć między siedzenia. Spokojnie, nawet 3-metrowy tu się zmieści. Na przykład. Także chodziło o to, żeby się wygodnie wyspać. No i super. No jak w domu. Dokładnie. Także ludziska, na dzisiaj kończymy. Kamper gotowy. Jeżeli wam się podoba, piszcie w komentarzu. Jeżeli wam się nie podoba, piszcie też w komentarzu. Dajcie suba, dajcie lajka, aby nie przegapić następnej naszych super produkcji. Kawkę możecie postawić. Tak, o, w opisie jest link do kawki. Za to naszą całą robotę, jaką wykonujemy, żebyście mogli sobie poglądać. Kawusia nam się należy. Także ruszamy wasze sumienia. I kawkę proszę nam fajną postawić. Dla niej latte macchiato, dla mnie espresso. Dzięki serdeczne. Takie zamówienia. Trzymta się ciepło. Cześć. Pa.